Cześć, siemanko, witam was serdecznie na kanale Family Guy w American Truck Simulator, czyli naszym kochanym, zacnym ATS-ie. Witam was, witam i o zdrowie pytam. Ja tak poważnie jestem sobie tutaj kamerą zero, jest mój jeszcze w malowaniu walentynkowym i on w takim już zostanie, ten Peterbilt, tego już nie zmienią, w takiej formie pójdzie do mojego pracownika w momencie, kiedy zakupię sobie nową ciężarówkę. Ale do zakupu nowej ciężarówki jakoś mi nie śpieszno. Zaraz sobie nawet zerknę, jak to wygląda u mnie finansowo. 63 tysiące, mam garaż, mam bodajże rozbudowany. Wydaje mi się, że już rozbudowywałem. Dawno nie robiłem odcineczka z American Trucka, także ja już się jaram na samą myśl o tym, że będę sobie dzisiaj dla was tutaj jechał. Tak, jest powiększony, mam jeszcze miejsce na dwie ciężarówki, no ale budżet na ciężarówkę bardzo skromny. Ostatnio ten nowy Kenworth, tak? W900 wjechał, jak dobrze kojarzę. Fajnie byłoby sobie go też przytulić do floty. Dobra, palimy maszynę. Jedź bezpiecznie. I słuchajcie. I jadę. Muzyczka chyba ciut za cicho mam w tle, ale dobra, niech będzie jak jest. O, coś na sygnale jest. Pojadę sobie pierwszą traskę taką bardzo króciutką. Tam 100-paręnaście mil jest, ale potem sobie wezmę drugą. Aj, to nie farming. W farmingu pod spacją mam zmianę przód tyłu biegów. No w ATS-ie jednak jest inaczej. Dobre. Mam to. Czy ja mam daleko po ładunek? Zerknijmy. 40 mil będę jechał po ładunek. O, tego się nie spodziewałem, ale okej, niech będzie. Patrzyłem sobie na manetki, wiecie, do kierunkowskazu, do wycieraczek, to wszystko w jednym, nie? Do włączania świateł. Fajny gadżet, super sprawa. Ale kurka, ile to kosztuje? 7-8 stówek za takie manetki, trochę dużo. Trochę dużo. Może kiedyś. Jej, po chodniku, po krawężniku, jaki wariot, ale mi szarpie tą kierownicą. Przygotuj się do skrętu w prawo. Palenki rosną, w ogóle jadę z Los Angeles, bo była aktualizacja wtedy z tym Kenworthem. Ja bodajże od tamtej pory nie grałem, no musiałem nie grać, skoro tak mi się stało. Przeniosło mnie do mojego startowego garażu, dlatego jadę sobie z Los Angeles. W ogóle widziałem, że Rock jest w San Francisco. Mega zazdro, nie? Wiem, że nie powinno się zazdrościć. Znaczy, ja mu na pewno nie złorzeczę. I to jest taka swojego rodzaju zdrowa, wydaje mi się, zazdrość. Bo ja też chciałbym się kiedyś wybrać do Stanów. Bo ja też. Wszystko przede mną, wiecie. Nie jest tak, że on może, ja nie mogę. Tylko trzeba zrobić ten krok. Trzeba wyjść z pewnej strefy komfortu. Trzeba się ośmielić. I trzeba ruszyć. Jakby to powiedział jakiś trener personalny. Tak podejrzewam. Być może kiedyś mi się uda wyjechać do Stanów na wycieczkę i powiem wam, że jak kiedyś myśląc o Stanach, że pojechać, bo ja tam mieszkać niekoniecznie, ale pojechać, zwiedzić, a najlepiej przejechać od stanu do stanu, wszystko zobaczyć, cudownie byłoby. I kiedyś w mojej podróży, podejrzewam, nie przywiązywałbym zbyt dużej uwagi do oglądania, podziwiania wszelkiego rodzaju ciężarówek, które bym tam spotykał. Dzisiaj wiem, że jeżeli by mi się zdarzyło, żeby mi się udało dostać do Stanów, polecieć na wycieczkę, na cokolwiek dostać się, to podejrzewam, że stałbym jak głupek i jarał się tymi ciężarówkami, które jadą, tylko stał i palcami pokazywał, jak nie wiem. Jak pierwszy raz, jak byłem w dużym mieście i zobaczyłem samolot leci dosyć nisko, bo już się zbliżał do lotniska, nie? I tak by to było pewnie. Cóż, może kiedyś będzie mi dane pojechać z rodzinką, pozwiedzać, zobaczyć. Ja wiem, to jest American Dream, napompowane wszystko w telewizji i my mamy troszkę inne wyobrażenie o tym, jak to w rzeczywistości jest. Ale mimo wszystko człowiek by chciał pojechać, zobaczyć ten kawałek wielkiego świata, kultury, takiej popkultury. No na żywo, chciałby tego dotknąć, po prostu spróbować, posmakować. Dobra. Gdybym dzisiaj był bardziej milczący, aczkolwiek ja zazwyczaj mam tak, że jak sobie mam, że kurczę, nagrałbym ciężarówki, a nie bardzo wiem, o czym się pogadać. Później się okazuje, że dostaję słowo toku i nawijam, ale gdybym dzisiaj był dzisiaj, to mam nadzieję, że
mi to wybaczycie. Tu muszę sobie zwolnić. O, patrzcie, dwa pasy są, mogę spokojnie jechać. Dobra. Kupić na drodze, że się nigdzie nie rozwalić. Fajnie by było, nie? Chociaż raz na jakiś czas dojechać bezkolizyjnie. To oni się tam zderzyli? Tak trochę wyglądało, nie? Jakby się przytarli. Ale ja dawno nie jeździłem w ATS-ie. O matko, ale mi się stęskniło. Ostatnio live'ików z ciężarówek u mnie też nie było. Troszkę gorzej u mnie było z czasem. Ja w ogóle sobie policzyłem. Wziąłem, słuchajcie, tego Hogwarda tak dosyć ambitnie, że 5 odcinków w tygodniu do tego live w sobotę. Przygotuj się do spoko. Później tak jak sobie policzyłem, plus te wszystkie live'y, które robię. Nie, żebym tu wam się gdzieś żalił, smucił i tak dalej. To nie o to chodzi, tylko tak sobie po prostu policzyłem. I wyszło, że ja mam 2 dni w tygodniu na nagrywanie odcinków. I tych odcinków musiałem nagrywać, znaczy 2 dni. Skręć w lewo. 2 dni to byłoby cudnie. 2 wieczory, kiedy nie streamuję, mogłem wtedy nagrywać. I to wychodziło, bo tak jak ja w tygodniu daję 4 odcinki zawsze, losowo z różnych gier, ale zawsze staram się, że te wtorki, czwartki, soboty i niedzielę był odcinek. To już są 4. Później 5 Hogwardów, to już macie 9. Z Szymonem nagrać chociaż jeden odcinek, to już jest dycha, ale czasami 2, więc już się robi 11, no bo do mnie i do niego. Z displayem, no to się robi 12-13, średnio każdy około godziny. Samego nagrywania, plus tam przygotowanie i tak dalej. To macie, słuchajcie, 13 godzin. Ja sobie tak policzyłem, że ja mam te 13 godzin do ogarnięcia w 2 wieczory, tak mniej więcej od godziny 19. No, wiadomo, że tego wszystkiego nie robiłem, bo to by wychodziło po 6 godzin na wieczór. Więc ja bym gdzieś w środku nocy kończył, o 5 wstawał do pracy, no nie szłoby, nie? Więc wiadomo, że jak gdzieś po live'ach jeszcze nagrywałem tam po jakimś odcinku czy coś, więc to gdzieś tam się rozbijało. Ale troszkę sobie też zluzowałem, teraz wiecie, Hogwardzik będzie, słuchajcie, myślę, że tak 3 razy w tygodniu, będzie poniedziałki, środy, piątki, no i 4 raz jako sobota, jako live'ik. No a cała reszta zostaje jak było. Ja tu zjeżdżam po ładuneczek, superancko. Reszta raczej zostanie tak jak była, a ja sobie jakoś poradzę. Tam stoi nasz ładunek, widzicie? Tą naczepę z tymi stojakami, to będziemy targać. Także zapraszam na fotel obok mnie, jest wolny. Te czekoladki, które tam leżą, to możecie się nimi częstować. O te tutaj i jedziemy. Dobra. Te szpulki tam też fajne, czemu nie mogę ich wziąć? Może one z wotra były wygenerowane. Ops, sorka, mikrofon uderzyłem. Nie chciałem. Kurna, znowu ręczny, znowu się z farmingiem pomyliło. Nie wiem, czy śledzicie tam mój kanał tak w miarę na bieżąco, czy tylko wpadacie jak są ciężarówki, ale są też dwie właśnie premierki na kanale, na które was serdecznie zapraszam. Jest właśnie Hogwarts Legacy, w którym bawię się świetnie. Polecam tą gierkę. I jest jeszcze Sons of the Forest, w którym również bawię się dobrze. Natomiast jest on we wczesnym dostępie i ma jeszcze swoje bolączki, ale powiem wam, że z live na live, ze strumyka na strumyk, bawię się w nim coraz lepiej. Także jest dobrze. Okej, i patrzcie, mamy traskę 113 mil. Skręć w lewo. Tak, o, dobra. O, teraz fajna nutka wleci. Słyszę banjo. Albo coś w tym stylu. Poszedł. Brakuje mi, wam powiem jeszcze. Powiem wam, że brakuje mi jakieś tutaj właśnie pajchy, coś do zmiany biegów, nie? Żeby ręcznie się też tym bawić tu w tej ciężarówce. Już byłoby fajnie. Podejrzewam, że jarałbym się tym tylko na początku, później bym pewnie chciał wrócić do automatu. Z tym, że nie na pewno. Z tym, że słuchajcie, nie na pewno. Bo jakbym już nabył nawyku, przyzwyczaił się, to myślę, że właśnie by mi brakowało, jakby później nie zmieniał biegów. No zobaczymy, kiedyś też sobie może uzupełnię swoje stanowisko o taką zabawkę. Piękny amerykański autobus.
jak tam nasze stojaczki trzymają się elegancko, patrzcie. To by gdzieś tu może od razu zdjątko zrobił, w razie czego. W razie czego, ja bym zapomniał po prostu na miniaturkę, żeby już było. Tu spoczko. Aj, nie to mi zrobił. Przejście. Siła, moc, moc, siła. Tyk. Dobra, to co zrobiłem było chyba najlepsze, dzisiejsze. Trzymaj się drogi, panie, kochany. Ale mnie wystrachował. Tu nasz Cupidyn lata, patrzcie. Tracker. Strzał Amora. Ojej. Ale mi się tęskniło do ciężarówki, żeby nagrać coś dla was. Być może dzisiaj, słuchajcie, będzie też live'ik wieczorem jakiś ciężarówkowy. ETS, być może też ATS. Nie jestem w stanie wam na tą chwilę powiedzieć, gdyż ja tu nagrywam wcześniej. Jeszcze mam niedogadane po prostu z Mateuszem z kanału Display Lima, na który również was gorąco zapraszam. Czy to będzie ETS, czy to będzie ATS, czy to będzie może SnowRunner, którego też jakiś czas już nie było. Też fajnie byłoby się potaplać w błotku ciężarówkami. Dalej zostajemy w temacie ciężarówek. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zobaczymy. Jedno z trzech prawdopodobnie będzie. Zjedź w prawo. A wszystko wyjdzie w czwartek. Czemu ja tu za szybko jadę? To ile tu można? 50 mil. 55 nawet mi pokazuje na GPS-ie. Ale tu się klimatycznie jedzie. Ale czad, tu jakieś magazyny po prawej. Dobrze jest. O, jadę za szybko. A tu już jest 70. Tu się pędzę za szybko. Czemu ja tak GPS-a mojego nie widzę dobrze z prędkością? Kierownicę większą mam, czy co? Ale te 57 mil mogę spokojnie pocisnąć. Dziwna nuta się teraz włączyła. Dziwne to country. Miało być country. Słyszeliście o tym porwaniu tej dziewięciolatki w Szczecinie? Dobry hardcore, co? Znaczy dobry. Nikt jeszcze nie zrozumiał. Hardcore niesamowity. Ja wam powiem, że ja teraz takie rzeczy, ja bardzo zwracam uwagę na takie rzeczy i przeżywam je jakoś tak bardziej emocjonalnie, bo ja mam też dwie córki. I gdzieś pod tym kątem patrzę, nie? Że kiedyś mogłoby być moje dziecko, nawet dzisiaj mogłoby to być moje dziecko. I po prostu, aż muszę odganiać pewne myśli od siebie. Bo no, naprawdę, kurczę, koszmary wręcz się rysują w głowie. Na szczęście dziecko było, ma na tyle kumatę, ewentualnie porywać był na tyle głupi. I dobrze. Że to dziecko udało mu się po około 5 km przejażdżki uciec z auta, ale słuchajcie, w biały dzień w Szczecinie, w dosyć zagęszczonym, jeżeli chodzi o ludność, miejscu. Dziecko wracało ze szkoły, dziewięciolatka. Tam słyszałem już jakieś głosy, że o, kto dziewięciolatka puszcza samego do szkoły, że coś tam. Słuchajcie, no ja nie wiem, jak to będzie u mnie, czy moje dziecko jako 9 lat będzie chodziło samo do szkoły, czy nie. Pojęcia nie mam. Nie wiem, jak to będzie, bo kurczę, nie myślałem jeszcze nad tym. Natomiast no ja, jak miałem 9 lat, to ja już chodziłem sam do szkoły. Nie było to niczym nadzwyczajnym. Trzymaj się lewej strony. Znaczy sam. Zazwyczaj gdzieś z kolegą się każdy, wiecie, po drodze spotykał. I się szło we dwóch, trzech. Gdzieś po drodze się kolejnych spotykało. Kolegów z klasy czy ze szkoły, więc to nigdy się praktycznie... W zasadzie to się nigdy samemu nie szło. No ale no nie pod opieką rodziców, nie? Trzymaj się lewej strony. Wachę mam, dobra. Ale ten... A tam gdzieś już widziałem głosy krytyki, że dziewięciolatki, co to za matka, czy coś, że dziewięciolatki same do szkoły, że o, już tam hurdur, kurkę, no. 9 lat to już jest na tyle chyba ogarnięte dziecko, że spokojnie pójdzie i wróci ze szkoły, nie?
Ale mogę się mylić. No nie wiem, ja mam, wiecie, jeszcze dzieci nie w wieku szkolnym, jeszcze się nie zastanawiałem, jak to będzie, do którego roku życia ja będę prowadził. Bronić będę chciał, starał się je całe życie, ale no nie mogę ich trzymać pod kloszem, nie? Oj, ciężki czas będę w tym momencie. Młoda już fochy stroi. Już zaczyna. A co tutaj tak wolno? Nie można szybciej tu jechać? Dobrze, no to pojedziemy te 50. O, tu będzie 70. Dla mnie też się zmienia, czy nie? A ja mam dalej 55. Dyskryminacja ciężarówek. Ciężarówki mogą tylko 55. A osobowe 70. Gdzie to jest? No to i tak niezła prędkość, to jest koło stówki. Damy radę. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gdzieś już pewnie będę docelowo za bardzo na bazę zjeżdżał. Zjedź w prawo. Myślałem, że jakieś ciekawostki i nowości wyszły do ATS-a, ale nic nie ma, więc nic w tym temacie nie opowiem. Poza tym, że dostępna jest beta już American Truck Simulatora oraz Euro Trucka też. Euro Trucka naszego kochanego też już jest wersja beta. Stop. Dostępna. 1.47. Ja nie instalowałem, nie odpalałem. Kiedyś, powiem wam, lubiłem się w tych betach bawić, ale od czasu jak nagrywam czy streamuję, od czasu jak działam sobie na YouTubie, to po prostu z obawy przed różnego rodzaju właśnie błędami, glitchami, wywalaniem gry i tak dalej, podczas kiedy nagrywam czy kiedy bym streamował, dlatego tam sobie tych bet nie testuję na razie. Może sobie jeszcze zmienię do tego podejścia. Zadanie wykonane. Człowiek nie krowa, zdanie zmienia, nie? Ale na tą chwilę po prostu z obawy przed komplikacjami podczas nagrywania czy streamowania po prostu sobie tych bet nie sprawdzam. Tu jest murek, tu nie wyjadę. No, panie majster, powiedz mi, gdzie ja mam z tym jechać. Niech ja mam tam wjechać. Tu jest murek. W prawo by trzeba było. Też na awaryjkach pojedziemy, bo to już srogie manewry się odbywają. Ja zapomniałem, że to jest ATS i wybrałem tą najgorszą opcję do parkowania, nie? No brawo, ja! Ja pierdykam, ja tam muszę tyłem wjechać. Na bank tam muszę tyłem wjechać. Gdzie to jest? Kurka, gdzie jest to miejsce do parkowania? Ale to będzie przerypane. Próbujemy sobie z tej kamery. Gdzie ja tam w życiu nie wjadę tyłem? Co ja zrobiłem? Chłop w szoku jest. Nie no, słuchajcie, ja tam tak nie wjadę. A mój kurde. Dobra. Poddaję. Nie, bo się nie mogę tu poddać. Dobra, to byle jak, byleby tam wjechać i oddać to bez premii, po prostu za doświadczenie. Bo ja czuję, że tylko uszkodzę ładunek albo ciężarówkę i zmarnuję tu kupę czasu. Kurwa, zapomniałem, słuchajcie, że to jest American Truck, a nie Euro Truck. I że tu będzie mi dużo ciężej zaparkować i sobie tak odważnie dawaj na maksa najtrudniejszą opcję. Teraz mam swoją najtrudniejszą opcję. Jeszcze Force Feedback tu ze mną walczy, no. Gdzie ja bym musiał tu tyłem wjechać. Ja wiem, że to się da, ale to trzeba mieć do tego talent. Musi być polamione, nie? Dobra, ogarnięte. Mamy sobie kolejne zleconko. Z Barstow do Santa Fe. Brzmi fajnie, ale jest daleko. Tu jest bliżej, ale tak ciężkawo może być.
Myślicie, że dźwignę? Zbiorniku naczepa, to jest śmieszne. Znowu za blisko. Wszystko już będzie ciężkie i dalekie. Dobra, pojedziemy z tym. 381 mil sobie jeszcze dzisiaj machnę. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Daleko ja po to mam? 5 mil. No to prawie, że pod nosem gdzieś. Kurka, tu nawet wyjechać jest skomplikowanie ciasno. No nie jest w sumie tak ciasno, ale... Ej. Ale ładna. Niebieściutka, elegancka. Mam 30 mil, żeby nie szalał za bardzo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Pewnie za tą ciężarówką w lewo. Skręć w lewo. Stopie. Mululuj. Ty Kupidyn tutaj kurczę rozruszał. Tylko dobrze strzelaj tymi strzałami miłości. Oj, przepraszam, ale mnie na ziewanie bierze. Mam coś jeszcze, kawy sobie dopiję. W zasadzie to jestem świeżo po nagrywaniu z Szymonem Farminga bombalonu i nie dorobiłem sobie kawy na nagranie, ale to nic. Będę zdrowszy. Koniec trasy. Hop. Dzień dobry, ja przyjechałem po ten buldożer. 40 tysięcy funtów. Dźwignę. A jak nie dźwignę, no to się będziecie mieli z czego pośmiać. Gdzie on jest? Spora baza, całkiem fajna. Mam strzałkę w prawo po swój ładunek. Stoi tam ładnie. To po lustrach szukać. Bardziej zakręcaj. Dobra, skocz. Wybrano cel podróży. Pokaż na mnie to. Czy ty masz tu jakiegoś kogucika? Nie masz. Dobra, jedziemy. Całkiem fajny buldożer. Pasuje do mojego ładunku tutaj ogólnego. No bardzo pasuje, także potencja. O. No i dobra w sumie jest. Będę miał z czego wybierać, jak będę robił miniaturkę. A teraz w drogę. Pasy zapięte. Można jechać. Co ja zrobiłem? No nie pierdykaj on tak, aż przypierdzielił w tą lampę, że takie tu się rzeczy aż zadziały. Nie spodziewałem się. Dobra, teraz chyba wyjdzie już, co? Ale musi być lama. Już taką muzyczkę dał senną. Ja myślałem, że tu w jakąś niewidzialną ścianę już uderzyłem. Mówi, ja pierdziele, co się dzieje, nie? Matko Bosko. To się stanęło, nie? I będę mówił jak. Ostatnio Czaruś Pazura na kanale Wujek Czarek ma seryjkę, zrobił seryjkę z hitami internetu. Też bym sobie, powiem wam szczerze, kiedyś coś takiego chciał ogarnąć, ale to już będę potrzebował kamerki do tego, żebyście widzieli moje reakcje.
i powiem wam szczerze, jak oglądam tego wujka Czarka z hitami internetu, czy hity polskiego YouTube'a, o, to powiem wam, że ja praktycznie wszystkie te filmiki znam, nie wiem, czy to jest się czym chwalić, czy to bardziej wstyd, że tyle głupot w głowie gdzieś tam zakodowanych, że tyle głupot człowiek widział. Ale tak jak oglądam, to może z jednej czy dwóch sytuacji do tej pory nie widziałem na trzy odcinki, jakie wrzucił. Skręć w prawo. Być może do tego czasu cztery. Także no, większość tych hitów polskiego internetu to są z czasów, gdy ja chodziłem do szkoły jeszcze. Także większość tego znam. Zdecydowaną większość. Przygotuj się do skrętu. Ja sobie zrobię podobną seryjkę, myślę. Tylko, bo to też wujek Czarek też nie jest prekursorem tego, bo to już nie jest nic nowego, to już nie jedna osoba to robiła i nie jedna pewnie, przepraszam, zrobi. Ja pewnie kiedyś też będę chciał sobie coś takiego zrobić, tak o, dla fanów, dla zabawy, tylko że już wtedy to wiecie, z kamerką, żeście mnie widzieli, mnie i moje reakcje. Będzie spoczko. Ja bym sobie tu mógł dać już chyba tempomacik. I tu mam o tyle fajnie, że mogę sobie tempomat zwiększać i zmniejszać manetkami. Patrzcie, cyk, na 55 ustawionych. Nie wiem, jak głośno to u was było słychać, mam nadzieję, że nie za głośno. Ale tu fajnie sobie to ogarnę w ustawieniach. Muszę pamiętać, żeby do Eurotracka też tak przestawić sobie te manetki. Idziemy, daleko nie jest. Co ja tam mam? Jeszcze 368 mil, także można powiedzieć rzut beretem. I trzeba zarabiać dolce, nie? Jest teraz ten z tym bambikiem taki trend tiktokowy. Ja nie bardzo wiem, o co chodzi tym wszystkim. Ktoś z was wie, to proszę wytłumaczcie mi. Trzymaj się prawej, o co chodzi z tym, że ty jesteś bambikiem, nie masz foldolców? Jakoś tak, nie? Zjedź w prawo. Nie wiem, jakby ktoś był tak miły, zapewne z młodszego pokolenia i chciałby mi to wytłumaczyć. To jest taki, o, po prostu trend, ktoś zapoczątkował, wrzucił piosenkę i powstało. No i powstał trend, jak wiele innych trendów w mediach społecznościowych. Coś jest, trwa, później znika i na to miejsce wchodzi inny trend. I wchodzi coś, co się mocno wyświetli, komuś się spodoba, ktoś inny też to zrobi, jeszcze inny i to się wtedy staje trendem, nie? Jak będą sobie, nie wiem, pluć w twarze i wejdzie taki trend, to się wcale nie zdziwię. Jakiś był taki trend chyba z sikaniem w spodnie, nie? Też głupota, no ale... Nie mówię, że każdy z tych trendów jest głupi. Bo sam w co niektórych chciałem brać udział nawet. Czy nawet w pracy kiedyś podpowiadałem, że może byśmy właśnie w takie coś weszli, że to byłoby swoistego rodzaju darmową reklamą, tylko troszkę naszego wkładu autorskiego, powiedzmy, i można byłoby tym fajnie reklamować hotel, ale jakoś tak umarło to śmiercią naturalną. Nie, oprócz mnie i jednego kolegi z pracy, to tak mało kto chciał się w ogóle w to angażować. Niestety. Innej perspektywy. Ale mi się chamsko ciężarówka doczyta. Oho, tu się coś dzieje. Jeszcze się. Te ujęcia z takiej kamery filmowej, to jest coś pięknego. Dobra, tu bym sobie depnął go, wyprzedził. Pozwoli mi ten z lewej. Gdzie daleko jest. Czy nie ma wyjścia, musimy pozwolić. Oj, tam chwilowo tylko przekraczamy prędkość. Wyprzedzę i zwolnię. No i dobra. Jest. Bez kitu tęskniło mi się za ciężarówką. Bym tą kierownicę chwycić, ja. Trzymaj się jechać prawej strony, a następnie. Przed czasu jak mam tego Thrustmastera, to już w ogóle. Zupełnie inny wymiar zabawy w symulatorach ciężarówek. Także ja to sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić, jak fajnie oddają takie kierownice po 7-10 tysięcy. To musi być miazga. Ta moja, która jest, kurczę,
nie jest z najwyższej półki, ale dla mnie jest najlepszą kierownicą na świecie. Dlatego, że dostałem ją od żony i po prostu zrobiła mi mega niespodziankę i mega prezent. I to jest dla mnie najlepsza na świecie. Ale to w ogóle nie jest obiektywne, nie? Ale to co musi oddawać, jakie wrażenia muszą być z gry na kierce, która właśnie widziałem, kosztuje 7, 8, 10 tysięcy, bo są takie kierownice do grania, do komputera. To musi oddawać, co? Ojojoj. Ale was tu zaziewam dzisiaj, przepraszam was najmocniej. Kto ziewa razem ze mną, ręce w górę. Pod filmikiem i w komentarzu. Ojej. Jeszcze kawy dopiję. Wiem, że to mnie kompletnie nic nie pobudzi, ale jest tak zimna, że może mnie wstrząśnie trochę. To mną wstrząsło, prawie zjechałem z drogi. Dobra, ja tu już miałem nogę z gazu zdjąć. Zwolnij, chłopie, zwolnij. A mi się tempomat wyłączył. Dlaczego? Musiałem hamulec nacisnąć. No i dobra. Możecie powoli zacząć wybierać, gdzie kolejny garaż będzie zakupowany. Ja wiem, ten jeszcze nie jest pełen, jeszcze na dwie ciężarówki nie uciułałem, ale spokojnie zaraz sobie uciułam, kupię ciężarówkę i potem będzie garaż. Jeszcze mi ściągnęło ratę, bo mam 60 tysięcy, miałem 66. Miałem nadzieję, że to jednak był zarobek od pracowników, ten dźwięk przeliczania kasy, no ale jednak to poszła spłata kredytu. No i wtedy będzie trzeba kolejny garaż. W ogóle miałem, kurczę, są promki na ETS-a, ATS-a. Miałem sobie kupić chociaż jedno DLC mapowe do ATS-a. Akurat do Eurotrucka mam wszystkie, ale do American Trucka jeszcze nie. I muszę to nadrobić. Wyoming albo Montana. Texas jest ogromny w ogóle, ale... Ale jeszcze mam te dwie też nieuzupełnione, więc po kolei. Małymi łyżkami też się najem, prawda? Przedzanko? Policji nie ma, możemy pluć. Kto on tam wiezie przede mną? A, jakiś szyb wentylacyjny. Nic ciekawego. U ja tu mam ładunek, oto. Ja to tak. Dobra, szybkie wyprzedzanie. A jak wam się podoba wiosna tegoroczna, bo my już mamy wiosnę, słuchajcie, już jesteśmy po pierwszym dniu kalendarzowej wiosny. Wiosna, kto ty? U nas leje deszcz od niedzieli. Nie wiem jak u was, u nas ciągle pada. Jest ciepło co prawda, jest fajnie, tu nie mogę powiedzieć, że nie, bo jest ciepło, ale jest deszczowo. Jak sobota była taka jeszcze znośna, było ciepło, troszkę wiecznie, ale bez deszczu, z dużym zachmurzeniem. Tak od niedzieli cały czas pada. Caluteńki czas pada. Mniej bądź bardziej intensywnie, ale ale jednak deszcz. Kurka, droga się zwężyła. Niech mnie nie ostrzegł, ale dobra. Wyszedłem z tego jakoś cało. Cudem, ale się udało. Jak nie, no to bym się ratował wjazdem w pustynię. Nie róbcie tego w domu. Nie powtarzajcie tego. To było bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony. Oj nie, nie róbcie tak. No, także mamy wiosnę. Ja miałem jechać sadzić, kurczę, słuchajcie, drzewka na działce. No ale że przez to, że taka pogoda jest jaka jest, to żeśmy się jeszcze nie wybrali. Może kolejny weekend będzie bardziej łaskawy i się wybierzemy na działkę. Bo już sadzonek jest od groma wszędzie, już można kupić, więc czas najwyższy pojechać i wsadzać. Sadzonki do ziemi oczywiście, sprecyzujmy. Dobra, jak tu mam prędkość? 55. Długo nie wyprzedzę, tu mam podwójną ciągłą, więc tak
Średnio by było, znowu mi się jakieś dziwne rytmy włączyły. To jest ta sama piosenka. Rumba, rumba, reklama rumby. Rumby, zumby. Tutaj co? A, stłuczka. Na takim odludziu stłuczkę mieć? Średnio. O, helikopter leci, widzicie? Tam, o, poleciał tam helikopter. Ja lubię helikoptery, jakoś tak, nie, że jestem jakimś pasjonatem helikopterów czy coś, tylko takie rzeczy, które mi się bardzo kojarzą z dzieciństwem, przypominają z dzieciństwem, właśnie zabawki. Patrz się ładować czołowy. On jedzie? Zahamuje. Nie, on stoi tylko, dobra. To właśnie takie helikoptery, pamiętam jak gdzieś pierwsze takie modele metalowe mi się do domu trafiły, dostałem od kogoś taką zabawkę właśnie. Bajeczka, potęga. To właśnie helikoptery, to właśnie ciężarówki, drogi chciałem powiedzieć, amerykańskie właśnie, to bajka, kurczę, pamiętam do dzisiaj, gdzie już jestem dorosłym chłopem, do dzisiaj pamiętam kilka właśnie takich zabawek helikopterów, zabawek ciężarówek, od kogo dostałem, kiedy dostałem, z jakiej okazji dostałem, takim sentymentem to gdzieś darzy, tak to we mnie siedzi, tak mi to się wryło i tak mi się te zabawki spodobały widocznie wtedy, na tyle, że po prostu to się wryło we mnie i chciałbym jeszcze raz te zabawki zobaczyć, kurczę. Mogę je się kupić swoim dzieciom teraz, ale to nie jest to samo, to nie jest to, co ja wtedy dostałem. Tam to miało wymiar, to był też kawałek metalu czy kawałek plastiku, ale dla mnie to było takie, bo dzisiaj idziecie do sklepu i wszystko jest, nie? Albo siadacie, bierzecie telefon, co dziecko chce, pyk, jest, to można kupić. Nie mówię, że trzeba, no ale no, z dostępnością problemu nie ma. Kiedyś tak aż nie było. Chociaż ja nie powiem, bo jak ja byłem dzieckiem, to już tych zabawek też był multum na rynku. No ale mimo wszystko to nie było tak jak teraz. Nie mówię, że było lepiej, czy było gorzej, było inaczej. No, ale tak patrzcie, widzicie, głupi helikopter w ATS-ie przeleciał i do takiego wywodu mnie gdzieś tutaj aż sprowokował. Dobra, ja muszę znaleźć gdzieś pauzę. Ile ja mam do końca? Muszę znaleźć pauzę, zdecydowanie. O, ideolo, tu jest jakiś parking. O, jakiś dziki ten parking. Okej, ruszajmy. Matko jedyna mi się bardziej ziewa niż mojemu kierowcy w ATS-ie. Dobra, ja tu gdzieś... Halo, tu jest parking, ja bym chciał tu gdzieś zjechać. Czy da w ogóle zjechać na ten parking? Ja pierdykam, jaki w ogóle wjazd, jakie miejsce, patrzcie, fajne. No czadzik. Wrist area. Ludzika zrobili, patrzcie, z pachołków. Czołem tygrysie. W porządku, znajdźmy inną trasę. Sobie gdzieś zajadę, od razu się pacnę spać. O. Pyk ręczny teraz, tak? I śpimy. Skończę nagrywać i też lecę do spanka. Coś zarobili, chłopaczki? A coś tam wpadło, pieniążków. 8,5 tysiąca dolarów. Zawsze coś. I pojedziemy sobie w nocy. Idealnie, przecież wcale mi się spać nie chce, także jazda w nocy to w ogóle będzie cudnie. Pachołki tu jeszcze, kurka. Ała, ała, ała. Ale przeorało mi na czepę. Naprawdę jest niedaleko do celu. Ale jeszcze kawałek trzeba przejechać. No i fajnie, jakbyśmy dojechali cali i zdrowi. Bardziej, że wiozę was, moi drodzy pasażerowie, widzowie. O, jakiś znowu przychód. 8900. O,
Czyli to ten zarobił mi to 8900, tamten był w plecy jakieś 500. To dlatego mam tyle tych pieniążków. No dobra, zawsze to coś. Raz na wozie, raz pod wozem. Zobaczcie, jak ta maska się tam też ładnie podświetliła. No piękne jest to malowanie, mi się mega podoba. W ogóle jakoś te malowania z wzorkami różnego rodzaju, czy jakimiś takimi grafikami w ATS-ie wyglądają dużo, dużo fajniej, dużo lepiej niż w ETS-ie. Jakoś w ETS-ie te ciężarówki tak nie wyglądają tak zjawiskowo jak w American Trucku. Te z malowaniami takimi właśnie, jak na przykład tu z jakimś wzorkiem, czy z, nie wiem, z miastem, czy z orłem, czy z czymkolwiek, one tak efektownie, tak fajnie nie wyglądają na europejskich ciężarówkach w grze, jak na amerykańskich grze. Bo w rzeczywistości, owszem, wszystkie ciężarówki, które są pomalowane inaczej niż na jednolity, czy tam na jakieś dwa kolory, ale taki standardowy schemat, to wszystkie poza tym standardem wyglądają zjawiskowo. Ale w grze już nie, gra już aż tak nie oddaje. I dobra, długasy. Mrygamy z trasy. O, gasimy. I to jeszcze policja jechała. No i dzisiaj takie dwie traski będą na odcineczek. Mam nadzieję, że będzie wam się mnie miło słuchało. Czy też mam nadzieję, że do tej pory wam się mnie miło słucha. Nie ma tragedii. Może za dużo ciekawych rzeczy nie zobaczycie, ale był, słuchajcie, ludek z pachołków na parkingu i ludek z pachołków. Dlaczego ja sobie przy nim zdjęcia nie zrobiłem? Na okładkę tego odcineczka, na miniatureczkę. Tak jakoś wyszło. Jak do tego doszło, nie wiem. Ja sobie zapozuję na chwilkę, słuchajcie, i wymienię sobie, bo ja mam jeszcze oprócz kubka z kawą, której już nie mam w zasadzie, czy już można powiedzieć, że mam sam kubek. Ja mam jeszcze trochę coli nalane, także się teraz coli napiję. Ja wiem, jedno zdrowsze od drugiego. Kawa i cola na noc, super połączenie, ekstra mikstura. No i dobrze. Fajnie, tak tutaj filmowo, nie? Tak bardzo gdzieś amerykańskie filmy, jedziesz po bezdrożach, na lewo pustynia, na prawo pustynia, gdzieś krzewiki, mały ruch i takie fale właśnie, góra, dół, takie delikatne. Istnieje jak scena wyjęta z filmu. Czemu ten? Ja tak gnam, 73 mam. O, tu przyhamujmy. Bo jak już mieliście okazję nieraz zobaczyć w ATS-ie już jeżdżąc, dopóki nie jeździłem na kierownicy, nigdy nie położyłem zestawów American Trucków. W ATS-ie owszem. Jak jeżdżę na kierownicy, już chyba 2-3 razy położyłem w ATS-ie zestaw. Trzeba tutaj się kontrolować, pilnować. No, już mamy 118 mil do celu. Akuracik czasowo wejdzie w odcinek. Wiedziałem, że przyhaczy tego ostatniego, już nie byłem w stanie skręcić kierownicy. Byłoby zbyt gwałtownie i mógłbym się obalić. Orka. Się skupiłem nie na tym, co trzeba. Którą mam godzinę tutaj? Czekaj, tu jest u góry. 2:49. No dobra. To zanim dojedziemy, to już się powinno też zacząć przejaśniać, tak około 4:00. Akuracik na dojazd praktycznie. Ale dzisiaj jest u mnie w chacie gorąco, chyba piec przykręcę na noc. Wiecie, na dworze już się cieplej zrobiło. Całe szczęście. Mniejsze rachunki będą za gaz. Jeszcze wiecie, to jest dopiero marzec, jeszcze może śnieg spaść, jeszcze może dużo się w pogodzie namieszać. No ale w teorii i w praktyce mamy już wiosnę. Kręć. I gaz.
ogóle nie wiem, czy oglądacie serię, którą nagrywam razem z Szymonem z Farminga 22 na mapie Sokole od Szarpiego z nad morza na Śląsk. I tak z Szymonem chyba zdecydujemy, ale tu byśmy chcieli też poznać waszą opinię w komentarzach. Możecie nawet pod tym filmem napisać, bo tak sobie myślimy, żeby te dwa, bo mamy teraz odcinki wtorki i czwartki. Wtorki są u mnie, czwartki są u Szymona i mamy tak po około 40, no powiedzmy tak do 45 minut na odcinek. I tak dzisiaj wymyśliliśmy przy nagrywaniu, że może zejść do jednego odcinka na tydzień, ale dłuższego, i wtedy robić w środy, że jednej środy u mnie, drugiej środy u Szymona, i tak robić po półtorej godziny nawet odcinek. Czy to nie byłoby lepsze i czy by to wam bardziej nie odpowiadało? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź w tym temacie w komentarzach od was. Ułatwi mi i Szymonowi wtedy, im większy feedback, tym bardziej będziemy mieli ułatwione po prostu zadanie, czy też podjęcie decyzji, czy tak robimy, czy zostajemy przy tym, jak jest do tej pory. Aczkolwiek gdybyśmy to zmienili, to nie ukrywając, nam też byłoby ciut wygodniej. Tyle, że teraz jeszcze czasem się zdarzy, że się gdzieś połapiemy, że na 40 minut chociażby nagrać, ale to nigdy nie jest 40 minut, zawsze potrzeba więcej tego czasu. Tylko tak, to byśmy musieli się raz w tygodniu tylko spotkać, żeby to nagrać. Nie to, że my się nie chcemy ze sobą spotykać, czy też ze sobą nagrywać i spędzać czasu, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu tego czasu nam najzwyczajniej w świecie brakuje. My chcielibyśmy jak najczęściej, jak najwięcej. No ale to się nie zawsze tak da. Wobec kitu normalnie mam realistyczną symulację zmęczenia. Oczy mi się zamykają, ja pierdykam. A nie jest jeszcze wcale jakoś tak mega późno. Jest już późniejsza pora, ale można powiedzieć śmiało, że jest już noc. Jest już ciemno, ale nie jest jeszcze jakoś mega późno. Jeszcze muszę skupić, bo ja gry sobie nie zapisuję, więc mogę liczyć tylko na autozapisy. Boże, ja teraz kamery nie mam włączone, żebyście widzieli moje ryło, jak ja tu się skupiam, żeby dotrzeć do celu bezwypadkowo. Byście sikali ze śmiechu. Ojej. Ale mimo wszystko bardzo przyjemnie się jedzie. Brakowało mi tej ciężarówki, kierownicy, trasy i gadania do was po prostu. Z mniejszym bądź większym sensem, ale do gadania z wami. Brakowało mi tego. A następnie jedź dalej prosto. Dobra, prosto. Mamy 37 mil. Może dam radę dojechać. Trzymajcie kciuki, żeby się nie rozwalił po drodze nigdzie. Aczkolwiek wierzcie mi, nie będzie to łatwe. Bez kitu. Nie będzie to łatwe na tą chwilę. Normalnie oczy to czuję, jakby mi ktoś obcęgami powieki ściągał, powiekę do powieki. Ale damy radę. Końcówka. Prawie meta. Hamuj. U Beskitu dawno mnie tak na śpiączkę nie brało. To jest, wiecie, też troszkę, znaczy no nie wina, tylko kwestia tego, że ja do pracy muszę wstawać bardzo wcześnie. Znowu wam marudzę, co? Nie, ja mam nadzieję, że wy tego nie odbieracie jako marudzenie z mojej strony, tylko bardziej jako to, że ja się dzielę z wami po prostu swoim obecnym stanem. No, a o 5 jest pobudeczka do pracy. W pracy dzisiaj też się nadźwigałem kurna niemiłosiernie do śniadania, powiem wam szczerze, że już w pewnym momencie myślałem, że kręgosłup to strzelił, nie? Tylko mieliśmy robotę, musieliśmy poprzewozić troszkę rzeczy, gotowych konstrukcji, że tak to nazwę, które wcześniej tam samemu gdzieś składaliśmy. No i było co dźwigać po prostu. Plecy to mnie do teraz bolą. Już mamy późną noc, znaczy późną, nie późną, ale już mamy noc. Przygotuj się. Ewentualnie bardzo późny wieczór. Takie określenie czasu. Ale plecy do tej pory rypią, no. Jutro będzie ciekawie, jak wstanę rano. Skręć w prawo. Ukręcimy.
Dawaj tego buldożera tam. O, widzicie, już się przejaśnia. Mówiłem, że zrobi się jaśniej, zanim dojadę. I panowie, i panie, widzę światełko w tunelu. Już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Że walczymy do końca. Trzeba to dowieść. Tam Indianie palą. Nie, to nie Indianie, to się ten... Światełka świecą przy chacie. Czy chciałem śmiać, że ogniska sygnałowe palą. Przyjechał, gdzie ja mam ten buldożer wam zrzucić? Jesteś u celu. Macie, widzę dużo takich sprzętów tutaj i do transportu, i przytransportowanych, pracujących już. Opala. Oddajemy to. Jak to tu wygląda? To może mi się uda wjechać, zobaczymy. No tak centralnie, po prostej, to powinno mi się udać. Zawsze to 15 expa. Aczkolwiek to jestem ja, więc nawet takie coś mogę zepsuć. Dobra, jest. Cudownie. Pyk, myk, pyk. Oddajemy. No i dwie traski zrobione. Postęp w osiągnięciu. Gorączka złota, 1 na 2. Czyli coś w tym stanie pewnie trzeba przewieźć, wiecie, z kopalni do kopalni. Spoko. O, 19 tysięcy, prawie 20 zarobione, 902 expa. Cudnie. Ja wam, moi drodzy, serdecznie dziękuję gorąco za dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mimo, że gdzieś to mnie już odcinało naprawdę pod koniec do snu. Mimo wszystko mam nadzieję, że było spoko, że dałem radę, dowiozłem to i że wam się podobało i spędziliście całkiem miło tutaj czas. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Cześć!